Dzień dobry. Ta opieka nad młodymi ludźmi, a potem zdobywanie przez doświadczenia, które się tworzą w całe życie, dobrych relacji w życiu dorosłym, rzeczywiście zawiera się w tym aspekcie obserwacji w zakresie działań fizycznych, psychicznych i duchowych. Temat konferencji jest niezwykle trafny. Chciałem Państwu przedstawić swoje obserwacje jako jedną część opieki nad pacjentami, ale również w działaniach profilaktycznych. Te działania mają mieć taki charakter, żebyśmy widzieli to, co tutaj było wcześniej, zostało powiedziane, żebyśmy widzieli wczesne symptomy, wczesne objawy w dyscyplinach, które reprezentujemy. Podzielę się z Państwem dzisiaj bardzo chętnie swoimi obserwacjami w tym zakresie. Za 8 dni mija mi 40 lat pracy klinicznej i zawodowej. Rzeczywiście powiem szczerze, że dużo czasu poświęciłem na to, żeby poprawiać jakość życia u ludzi. Jeżeli mówimy o wsparciu, jakiejkolwiek formie wsparcia, bardzo interesującym dla mnie obrazem jest drzewo Andriego, który pokazuje, że trzeba wspierać. To może być przenośne, to może być obraz prosty. W aspekcie narządu ruchu, jeżeli mamy do czynienia z takim typowym objawem, wadami postawy, czy ktoś się zastanowi, czy ten młody człowiek ma problemy psychiczne, problemy społeczne, problemy w rodzinie, żeby ten problem dobrze rozwiązać, oczywiście można spojrzeć na to, na ten aspekt, na te problemy w sposób prosty, a można spojrzeć, popatrzeć w sposób wycinkowy i poprzez ten wycinek przejść do szerszych uogólnień. Głównym czynnikiem nieprawidłowej sylwetki w aspekcie biomechanicznym i neurokinezjologicznym jest siła grawitacji. Potwierdza to całkowite skłócenie krzywic kręgosłupa u astronautów, gdyż nie działa tam siła grawitacji. Pojawiają się relacje funkcja i struktura. Przy zaburzonej funkcji przyjmujemy sylwetki, które tutaj każdy z nas może zaprezentować u siebie w warunkach, jeżeli dostrzega jakieś nieprawidłowości. W przypadku pierwotnych, wrodzonych zaburzeń strukturalnych, zaburzenia funkcji będą się pojawiały. Zjawisko radzenia sobie z dostrzeganiem problemów powinno być odniesione do takiej relacji, że to siły zewnętrzne przeważają nad reakcjami, nad naszymi zdolnościami do oddziaływania i to wsparcie rzeczywiście daje nam taki obraz, że musimy się wspierać jakimikolwiek czynnikami, które dadzą nam szansę na utrzymanie dobrej kondycji. Zobaczcie Państwo taką ilustrację, którą zrobiłem sobie parę lat temu. Zobaczyłem różną budowę w tych dwóch kwiatkach i proszę zobaczyć, co się wydarzyło z tym kwiatkiem na górze. Ile tam jest dni? Po 7 dniach. A co się wydarzyło z kwiatkiem na dole? Zestarzał się, ale został wyprostowany. Co zrobić, żebyśmy uzyskali takie zachowania? Tutaj na kolanach dziewczynki po stronie lewej najczęściej leży smartfon. Tu nie chciałem szczególnie patować ten smartfon, ale to jest olbrzymi problem. Zobaczcie Państwo w kolejkach, w autobusach, gdziekolwiek. Zobaczcie, co się dzieje z tymi mediami, które są atrakcyjne. No, wiele rzeczy się znajdzie, które mogą w różny sposób wpłynąć na nasze zachowanie. Co zrobić, żeby taką sylwetkę uzyskać? Czy to jest normalne w ogóle? Zobaczcie Państwo, jakiego rodzaju dysfunkcje skojarzone, co było pierwsze, co jest skutkiem, co jest przyczyną, czy może taka forma spania. Jak dotrzeć do tego człowieka, żeby on chciał czuć się pewnie w społeczeństwie, żeby on chciał czuć swoją wartość, chciał oddziaływać i manifestować to swoją sylwetką. Powstają zależności. Co było pierwsze? Czy ta noga ugięta u dziewczynki na górnym obrazie ma wpływ na ustawienie stawu biodrowego? Czy ma wpływ na zachowania, które mogą być zachowaniami społecznymi? I co było pierwsze w tym układzie? Znowu pojawiają się przemyślenia i relacje dotyczące funkcji i struktury. Taka pozycja, jest to pozycja agresywna, ona wpływa na osiowe napięcie w rdzeniu kręgowym oraz w korzeniach nerwowych. Dochodzi do zaburzeń krążenia.
cyrkulacji naczyń krwionośnych, nerwów. Pojawia się problem, na który musimy spojrzeć znacznie szerzej, nie tylko na wydolność mięśni, ale właśnie na aspekty, które uwarunkują takie okoliczności, które się powstają. Duże badanie w 2016 roku na prawie 66 tysiącach uczenników z krajów europejskich wykazały, że mediana wzrasta wraz z położeniem. Na południu ludzie mniej siedzą, na północy więcej. To są relacje, wyniki badań europejskich, gdzie to wskazanie jest ponad 10 godzin. Mówimy, że więcej siedzimy, więcej dzieci siedzą. Natomiast w ujęciu światowym Japonia przoduje do 14 godzin przebywania w pozycji siedzącej. Nieważne jaki to jest wiek. To się dzieje, te relacje są, powstają na każdym etapie. I proszę zobaczyć, jak niewinne siedzenie może wywołać wtórne czynniki, wtórne elementy, które będą wpływały na deformacje, które mogą mieć charakter patologii, charakter choroby. Jeżeli poszukamy czynników, które wywołują zaburzenie sylwetki ciała, to tak jak wspomniałem, nie tylko jest to prosta analiza, że dziecko ma niewydolne mięśnie, musi te mięśnie ćwiczyć. Ćwiczymy jak najwięcej, aktywne trzeba być na wychowaniu, lekcjach wychowania fizycznego, które powinny mieć elementy korekty ciała, ale tak naprawdę jest to poziom medyczny, który określa, że są to zaburzenia czuciowo-ruchowe skutkujące zmianami w postrzeganiu kinestycznym i proprioceptywnym, zaburzenia behawioralne, a do tego deficyt protein w neuroprzekaźnikach, odpowiednich części mózgu, które odpowiadają za zachowanie motoryczne i sylwetkę ciała. Proszę zobaczyć, jaki jest początek. Zwróćcie Państwo uwagę na prawą rączkę, a potem na prawą stopę. Te nieprawidłowe nawyki stają się, kształtują się i się utrwalają. Mamy różnego rodzaju dźwignie, które sami sobie zakładamy. To się wiąże ze wzrostem obciążeń dla poszczególnych segmentów. Dochodzi do różnego rodzaju deformacji. No i te aspekty mają charakter problemu zdrowotnego. Jestem szefem klinicznego zakładu rehabilitacji, obsługujemy cały szpital i rzeczywiście obserwacja tego typu czynników, tego typu elementów na różnych oddziałach, od onkologii po neurochirurgię, jest typowym specyficznym obrazem. Będą pojawiały się bardzo często komplikacje zdrowotne, one mają różny charakter, różny wymiar. Tutaj ciekawy przypadek. Dziewczynka leczona zachowawczo w pewnym ośrodku po 3 tygodniach terapii została użyta bardzo taka zdecydowana technika, która spowodowała, że tą dziewczynkę przywieziono do nas do szpitala. To jest jej obraz, tej dziewczynki na dole. Przy dosyć szczęśliwym zbiegu okoliczności, ale przy umiejętnym, przyczynowym obrazie zaburzeń klinicznych, diagnostyce funkcjonalnej i obrazowej, udało nam się uzyskać taki stan po 2 dniach. A ta rączka, tutaj skóra zmacerowana jest, bo ten cały czas rączka była zaciśnięta z powodu bólu. Różnego rodzaju badania udaje mi się w zespole prowadzić. Znalazłem taki kąt ustawienia miednicy, które wyznaczały dwie linie, linia poziomu i prostej między szczytem talerza biodrowego a krętarza. Okazuje się, że czym bardziej ten kąt się zmniejsza, tym zwiększają się dolegliwości bólowe. To się przenosi na życie dorosłe. To jest prosta zależność. Pamiętając o tych społecznych uwarunkowaniach duchowych i innych również. Spadałem relacje układu krążeniowo-oddechowego. Spada saturacja, wzrasta tętno. I tutaj widać w zielonym obrazie, jak wygląda sposób oddychania przy prawidłowych konstrukcjach naszych zachowań motorycznych. Tu znowu relacje, czy to jest młody człowiek, czy to jest młodzież, czy starszy człowiek. Pojawiają się relacje takie, które odnoszą się do fizycznych parametrów. Siły wzrastają 10-krotnie. Siły ściskające z 550 N do 5000, a siły ściskające z 200 N do 2000. Ten proces trwa. My się cały czas nie potrafimy uporać z tymi zagadnieniami.
pojawiają się ścisłe relacje zależności od nieprawidłowego napięcia powięzi, aż skutkujące do motorycznej dysfunkcji i dolegliwości bólowej. To jest obraz sprzed wielu lat, jak nogi ortopedii przywieziono chłopaka, 9 lat. Zrobiono mu badanie obrazowe, okazuje się, że chłopak 9-letni ma dysk 7 mm. To było bardzo silne dolegliwości skutkujące pobyt na szpitalu. Tu chciałem zaznaczyć, że on w wywiadzie przedstawił nam, że jest pływakiem zawodowym i przebywał w basenie 7-4-5 godzin, 5 razy w tygodniu. Tutaj mamy, to jest sprzed chyba 15, może więcej lat to zdjęcie. A tu jest zdjęcie aktualne. Mamy pacjentkę, klinika z Otwocka przysyła do nas pacjentów. Dziewczynka 15-letnia. Zobacz, jakie rezultaty żeśmy uzyskali u niej. Jest to jedna z czołowych zawodniczek pływackich. Pokazuje to nam to cały czas, że aktywność motoryczna, tak często zalecana, że basen ma rozwiązać nam problemy, w aspekcie psychomotorycznym. Wszyscy powinniśmy, dobrze, żeby tak było, powinniśmy pływać i poddawać się wysiłkowi, ale okazuje się, że basen nie powinien być powszechnie powielanym schematem do wyjaśnienia pewnych zagadnień, szczególnie w aspekcie terapii. Są różnego rodzaju prezentacje, które mówią o kątach, centymetrach, ale wiedzieliśmy, że tutaj widać na tym radiogramie, w takim obrazie radiogramu widać, jak głowa jest przesunięta do przodu, że to trzeba inaczej szukać. Trzeba inne zagadnienia, które oczywiście przenoszą się na życie dorosłe, do skrajnych zachowań totalnego zgięcia, powtarzanego wielokrotnie w ciągu dnia, wywołującego przeciążenia w tkankach miękkich. Co się dzieje w takim organizmie, jeżeli my chcemy zobaczyć objawy, tą kolejną przyczynowo-skutkową, tak? Biologiczne właściwości organizmu. Nie każdy reaguje na życie, na czynniki lecznicze w taki sam sposób. Nie każdy ma motywację, to jest do Państwa olbrzymi ukłon dotyczący tworzenia motywacji, żeby oni chcieli się cieszyć z czegokolwiek. Często mamy taki obraz pacjenta 15, 16, 17 lat, który w ogóle nie reaguje na nic kompletnie. Musimy znaleźć do niego dotarcie. Stopień schorzenia, czy to jest zaawansowane, rozwijające się skolioza, czy to jest zwykłe, przepraszam za to słowo, ale wada postawy. I powikłanie pierwszego etapu, czyli zaniedbanie, nakazywanie pewnych czynności, które mają często charakter leczniczy, które nie leczą tego pacjenta. I wtedy stoimy przed wielkim problemem. W szpitalu, pracując w klinice, mamy same problemy. Ja często lubię wychodzić na popatrzeć na ludzi, którzy chodzą na ulicy, bo jestem zatopiony przez 40 lat rzeczywiście w problemach. Takim wielkim wyzwaniem, które rokuje oczywiście bardzo często pozytywnie. To są dzieci 450-460 gram, ratowane przez nas zespół neonatologów. Szukając rozwiązań, jak należy do tego problemu podejść, prowadzimy różne obserwacje, okazuje się, że abstrakcyjne, logiczne myślenie jest wynikiem wczesnych etapów ruchów gałek ocznych, poznawania prawej i lewej strony ciała. Bazą dla tego, jakich macie Państwo uczniów w szkole, jest relacja taka, która powoduje, że na poszczególnych piętrach układu nerwowego budują się zachowania, które dają Wam obraz, jak jesteśmy w klasie, widzimy doskonale, kto będzie się rozwijał i w jakim tempie. Tutaj jest świetny slajd pożyczony od pani profesor Domagalskiej z Katowic. Zobaczcie Państwo po prawej stronie. Jeżeli mamy linię tą pierwszą, asymetrię posturalną, skutkuje to takimi zewnętrznymi objawami jak kręczy i skolioza. Hipotonia centralna, podobnie, są to objawy w zakresie sylwetki ciała, ale zaburzenie programu ruchu, mamy tutaj hiperaktywność, ADHD, zaburzenie koncentracji. Gdy przy zaburzeniach integracji sensorycznej, radzenie sobie z ilością zmysłów, bodźców, które do nas dochodzą, mamy zaburzenie schematu ciała, dyspraksja, dyslekcja, wiele tu elementów można lepiej wypisać. Na szczycie są tu pełne objawy porażenia mózgowego. Taką historię obserwujemy wielokrotnie. Tak to ma właśnie wyglądać w warunkach prawej głowy, kiedy
jakie są właściwe proporcje i relacje zachowane w centralnym układzie nerwowym. I wówczas mówimy o neurokinezjologii. Warto podkreślić, że prawidłowa sylwetka jest uwarunkowana integracją między innymi bodźców wizualnych, przeciągowych i somatosensorycznych, czyli nie tylko i wyłącznie proste myślenie o wzmacnianiu mięśni. I jeżeli byśmy mówili, na pewno Państwo to doświadczacie, macie takie właśnie spostrzeżenia, siedź prosto, wyprostuj się, ściągnij łopatki. Ile razy mówili. A to nie działa, bo te reakcje mają bardzo małe przełożenie na wolę. Ona nie zależy od woli. Można się wyprostować na 15 sekund, a potem wracamy, zaraz powiem dlaczego, do zawołek takich. Proces posturogenezy to są sieci neuronalne, one dotyczą dojrzewania cały procesu obwodów kontrolowanych ruchy, doświadczeń, dziecko wzrasta, staje się coraz większe, ściany macicy wywołują reakcje proprioceptywne. To jest proces, który ma wpływać na kształtowanie kontroli posturalnej. Jeżeli byśmy to dziecko utrzymywali cały czas w tej pozycji, jakby ono wyrosło, można sobie mniej więcej wyobrażać, tak? Zobaczcie Państwo, jak koordynacja wzrokowo-ruchowa, chodzi o uruchomienie pewnych ośrodków, które za to odpowiadają, zobaczcie Państwo. Bez rehabilitacji, bez działań zewnętrznych, wystarczy powiedzieć, jak to nacisnąć, mówię w cudzysłowie, żeby to funkcjonowało. Jeszcze raz pokażę. Typowe zachowanie. Długie okresy czasu to dziecko tak leżało. Jak my widzimy to dziecko we wstępnym etapie, a moi pacjenci mają 5, mają po 39-8 lat, a z niektórym mam kontakt, ja to widzę, jaki jest wpływ, bo karty dokładnie są prowadzone wieloma parametrami. I widzimy, co się dzieje, jeżeli te reakcje nieprawidłowe nie ustępują. To znowu trochę teorii, zaburzenia centralnej koordynacji, one wywołują się pewnymi reakcjami, to chodzi o tworzenie ścieżek, połączeń neuronalnych. I to, co mówi świetna szkoła czeska, Uniwersytet Karola w Pradze, robił niesamowite podwaliny dla myślenia skutecznego, klinicznego. Profesor Lewik mówi, że wszystko to, co jest stanowi podstawę naszego życia, to jest właśnie kinezjologia, ta motoryka rozwojowa. Tutaj jest zdjęcie z International Wojta Gesellschaft. I tu jedna z moich prac, pomyślałem sobie o tym, że trzeba wiedzieć, abyśmy krzywdy nie robili dzieciom sposobem noszenia. Nie pokazuję Państwu tych nieprawidłowych zachowań. Zobaczcie w galerii, gdzieś chodzicie na ulicy, jak są dzieci noszone. Można się z tą pracą zapoznać. Jestem jedyną osobą na świecie, z wielką satysfakcją o tym mówię, które opisuje się, dzieci powinny nosić w pierwszym roku życia. I znowu trochę teorii. Wszyscy myślą, że odruch postawy to taka prosta rzecz, wszystko funkcjonuje i tak rzeczywiście jest. Ona się składa z trzech głównych elementów. Po to, jak napięcie mięśniowe, wzorce motoryczne, odpowiedzi zmiany napięcia mięśniowego przyczepu, po to, żeby znowu mieć dobrego ucznia, że on potrafi ergonomicznie podchodzić do swoich problemów, z jakimi się spotyka. Tutaj cechy integracji, sensomotorycznej. Trzeba sobie radzić z wszystkimi bodźcami, które mają swoją hierarchię oczywiście. Tu jest taka animacja, jak Państwo zobaczycie, w kręgosłupie pojawiają się mięśnie, o których za chwilę powiem. To właśnie one są trudne do zbadania i trudne do uruchomienia. Miałem olbrzymie szczęście, słyszę się o tym od profesora Wojta, byłem na szkoleniu rocznym w Monachium. Bardzo to zmieniło moje postrzeganie motoryczności człowieka, diagnostyki i postępowania. Zobaczcie Państwo, jak czaszka wpływa na ustawienie poszczególnych odcinków ciała, jaki to ma wpływ na zachowanie człowieka i jego możliwości. Tu jest inna szkoła szwedzka, tu jest szkoła czeska, która pokazuje, że wszystkie mięśnie są jak dźwignie, które ciągną w poszczególnych odcinkach, od odcinków bliższych do dalszych. Tutaj jest pan profesor Moshe Feldenkrais, który zrobił studia inżynierskie z zakresu budowy maszyn. Potem zrobił habilitację Sorboniego uczniem Marii Curie-Skłodowskiej w latach 30. i w czasie II wojny światowej nabył kontuzji stawu kolanowego. I współpracował z lekarzami
stworzył niesamowity system odbiorowy, który ma taką definicję. My mamy się przez minimalne wysiłki z maksymalnymi tymi odpowiedziami, optymalnymi odpowiedziami. Należy podkreślić, że eliminowanie nieprawidłowych nawykowych zachowań związane jest z dyskomfortem. Jeżeli chcemy wprowadzić te korekty, na początku dzieci mówią, że nie, że tak, czy tak się nie robi. A my chcemy naprawdę, żeby te dzieci żyły w pełnym komforcie, żeby czuły, że miały zadania, czy miały wyzwania, chciały coś robić ze sobą, cieszyć się ze swoich sukcesów. No ale są uwarunkowane różnego rodzaju, tak? Na pewne zachowania nie mamy wpływu. Pytanie zasadnicze, czy siła mięśni to są zdrowe mięśnie? Tu okazuje się, że znowu koledzy z Pragi, pan profesor Kolarz, szef kliniki rehabilitacji, fizjoterapeuta, pokazał, jak tylko zmiana napięcia mięśni brzucha, ale nie ciśnienia w brzuchu, nie mięśni brzucha, decyduje o zmianie sylwetki ciała. I tu zwróciliśmy uwagę, że tym elementem głównym sterowania jest mostek. Był taki projekt, ponad 1300 dzieci zostało przez nas przebadanych i w 2013, czy 12 i 14 w województwie świętokrzyskim. Zobaczcie Państwo, co można zrobić, zaproponować młodemu człowiekowi, aby zmienił sylwetkę. Nie mówmy do niego, siedź prosto. Powiedzmy do niego, wysuń zeszyt do przodu i cofnij miednicę. Nie wiem, jak to nazwać. Można powiedzieć super w szkole, czy nie? No powiedz, cofnij pobyt. Macie Państwo od razu odpowiedź. Dla tych, którzy będą chcieli. Nie szukamy dzieci tym zachowaniem. Tu kolejne moje badanie w zespole pokazuje dokładnie, które mięśnie się włączają. Tu jest sławny profesor Wojta, który daje olbrzymi wkład do myślenia, jak należy się przyglądać tym zagadnieniom, jak należy to badać. Zobaczcie Państwo, zobaczyliśmy relacje kręgosłupa sylwetki dla tych poszczególnych segmentów, jak to pływa, od barku do stopy, od stopy do zęba, do stawu skrzynia brzuchowego. Zobaczcie Państwo, jak się nam udaje przy współpracy z ortopedami zmieniać zwartość stawu biodrowego. To są niecałe 2 miesiące działań. Tu jest niesamowity wynik, to są współczesne badania. Zobaczcie Państwo, pełne zniknięcie. Zaniedbane dziecko, porzucone, trafiło do nas, byśmy się wzięli łącznie z ortopedami, macie Państwo. Niewiarygodny wynik to jest kliniczny. I tak naprawdę chodzi o takie mięśnie, które tutaj przede wszystkim są to mięśnie, które składają się w dużej mierze z kolagenu. One nie potrzebują oddychać te mięśnie. I one są od tego, żebyśmy przyjmowali właściwe wzorce motoryczne, nie tylko postawy, ale też ruchu, jak się poruszamy. Wiele zaburzeń, łącznie z inkontynencją, zaburzeniami zgryzu, niesie ze sobą ta wada. To są nasze pierwsze obrazy sprzed 20 lat, gdyśmy zaczęli badać pacjentów. To są współczesne obrazy. Mamy świetny system DIS, który pozwala nam wykryć o tego typu różne relacje. Pytanie, czy istnieje właściwa sylwetka i czy to utrzymywanie właściwej sylwetki jest absolutnie tolerowane. Jakbyśmy zapytali, które z tych sylwetek jest prawidłowe, to myślę, że wielu z nas miałby różne zdanie. I teraz zobaczcie Państwo. Czy komenda ściągnie łopatki? To dobra komenda? Nie. Nie. Napisałem podręcznik, monografię, która w wielu aspektach stworzyła taką relację między mostkiem, kością krzyżową, między innymi po to, żeby dziecko mogło się obracać, żeby mogło nabierać tych nawyków motorycznych, żeby było pewne, wstało, zaczęło się cieszyć i doświadczyć radości z tego, że coś potrafi zrobić. Niech to się tak kontynuuje do okresu szkolnego, a potem dorosłego, było z nami tutaj współpracowało. To jest może skomplikowane, bo właśnie tu udowodniłem, jak ruch mostka i kości krzyżowej wpływa na poszczególne odcinki kręgosłupa. Praktyczne zastosowanie tego działania we wszystkich relacjach. Geometria uniwersalna bardzo pomogła mi wyjaśnić tę zależność w taki prosty sposób, matematyczny. To może trochę przyspieszę. Jest, o, takie kółeczko czerwone, to jest wspólny sens. Jeden punkt, który ma relację z większością części ciała, za które jesteśmy odpowiedzialni w procesie diagnozy i leczenia. Świetne określenie tutaj neurolog czeski, pan profesor Lewik, mówi, że pacjent nie może przyjść do nas, do placówki na jakieś ekstra zajęcia. On musi dostać ekstra zadanie domowe. Wzmacniamy te zadania domowe przy takiej zjawiskiej radiacji. Zobaczcie Państwo, się udaje nam uruchomić rękę.
która się nie ruszała. Zobaczcie Państwo, zwykła korekta w ciągu paru chwil, co to proszę zobaczyć. A to się dzieje na poziomie tych relacji neuromotorycznych. Tu mamy ekstremalne przypadki dzieci, które źle rokują, ekstremalnie wiotkie dzieci. No, przy długiej pracy, dużym zaangażowaniu uzyskujemy całkiem niezłe wyniki kliniczne. To jest dziewczynka, ona ma w tym momencie ma 1600 gram. Zobaczcie, jak dzieci odpowiadają, jak się pojawia wyprost kręgosłupa po tego typu bodźcach. Jest to kombinacja tych Castillo Morales, metody integracji sensorycznej, metody Wojtek. Proszę zobaczyć, taka odpowiedź. Tak? Mi się chce żyć. Ja będę żyła, ja będę chodzić z tą mamą na spacer. Taki postulat od wielu lat pokazuje. Maksymalne wyniki przy minimalnym nakładzie, jak Feldenkrais mówił. Ale trzeba obronić efekty jadrogenu. My się nie powinniśmy, moi drodzy, mylić. Jak widzicie kogoś w szkole smutnego, nie pomylcie się w diagnozie jego. I czytamy zadania. Zrób to. Zrób to. Takie zadanie, jakie są jego możliwości. Do różnego rodzaju formy, obliczeń, geometria, ona nosi w sobie, ale tym głównym elementem jest rzeczywiście ta ścisła relacja między ustawieniem mostka i kości krzyżowej. Znowu zastosowanie w praktyce. Ponad 86 ankietowanych zwraca uwagę, że to jest bardzo łatwe działanie. Zobaczcie Państwo, tak, parę na zakończenie, parę obrazów, co się dzieje przez zastosowanie. Tu są świetne wyniki leczenia, to są wszystko te linie miesięczne, półmiesięczne. To nie jest ileś lat ćwiczeń u tych dzieci. Tu musimy uważać, żeby nie naśladowali zachowań pozornych, prawda? To jest pozorna aktywność. Badania wczesne, bardzo wcześnie analizujemy zachowanie dzieci, żeby wiedzieć, co się później będzie u nich działo. Tu różni fachowcy wprowadzają różnego rodzaju działania, a tutaj pokażę seniorkę, która wykonuje elementy metody Wojt i PNR, po to, żeby radośnie żyć. Kto zostaje? Zostają najtwardsi. Musicie wygenerować u tych ludzi, oni chcieli, żeby się chciał cieszyć. Uśmiechajmy się, ile się tylko da. I tutaj już na zakończenie dla Państwa, szczególnie nauczycieli, wywołuje pozytywne, ta sylwetka wywołuje pozytywne myśli. Badania jakie, świetne wyniki potwierdzają. Zobaczcie Państwo, zaskakujący artykuł znalazłem. To jest praca z którego roku? Od 2018. Wysoko punktowane czasopismo, Impact Faktorowe, które pokazało, że wyniki z zadań matematycznych, rozwiązań zadań matematycznych jest znakomicie większe w pozycji skorygowanej. Niesamowita praca. I tutaj, proszę Państwa, chcę, żebyście wiedzieli, że dzieci i my nie wiemy. To jest taki, to jest moje zdjęcie, pracowałem nad nim przez wiele tygodni. My nie mamy wyobrażenia, te zaburzenia czucia ciała powodują, że w sumie nie wiem, czy ja dobrze, czy źle siedzę. A w ogóle po co prosto siedzieć, nie? Tak, znowu tu ta manifestacja tych relacji, kwalifikacja, analiza danych z NFZ, powikłania, przyjmowania nieprawidłowych zachowań motorycznych wiąże się z kwotą 135 milionów złotych w okresie 2011-2017. Nasze województwo. Proszę Państwa, te zagadnienia nie dotyczą tylko młodych ludzi. Zobaczcie Państwo znaną postać w górnym lewym rogu i w dolnym prawym. Wszyscy się pilnujemy. Właściwe odżywianie, nawadnianie organizmu, uśmiech, życzliwość, proporcje między pracą a relaksą, między aktywnością fizyczną związane z pogłębieniem oddychania i badania okresowe. Nie róbmy błędów. Dobrze? Podejmowanie decyzji, nie róbmy błędów, to może to nam rzeczywiście już zaszkodzić. W ciągu paru, dwóch, trzech lat powstało mnóstwo prac, to są prace wysoko punktowane w renomowanych czasach, w moim zespole. 13 prac powstało w ciągu 4 lat. I Państwu dziękuję bardzo, zachęcam do dyskusji i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.